chciałbym poświęcić parę chwil omówieniu ciekawego zagadnienia symetrii w przyrodzie. Przy czym będę mówił o symetriach wśród obiektów bardzo prostych, symetriach na takim fundamentalnym zupełnie poziomie, a więc w świecie cząstek elementarnych i ich oddziaływań. Bowiem to zagadnienie można rozważać na różnych poziomach, można się zajmować też układami złożonymi, ale to nie dzisiaj, nie teraz. A więc przejdę do tej dziedziny, którą uprawiają fizycy cząstek elementarnych. Na początku chciałbym powiedzieć ogólnie parę słów, co mamy na myśli, mówiąc o symetriach, o ich zachowaniu, o ich ewentualnym łamaniu. Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś obiekt czy jakiś proces i pytamy o to, czy jest on w jakimś sensie tego słowa symetryczny, czy nie. Oznacza to tyle, że jeśli go w określony sposób przekształcimy, to jeśli oryginał jest identyczny z tą przekształconą kopią, to znaczy, że symetria jest właśnie zachowana. Jeśli nie, według jakiejś tam miary, to mówimy, że właśnie jest łamana. Chciałbym się zająć trzema rodzajami, tak zwanymi dyskretnymi symetriami przyrody, mianowicie przekształceniem cząstek w antycząstki, czy materii w antymaterię, tak zwaną symetrią sprzężenia ładunkowego, która polega na tym, że wszystkie ładunki cząstek bądź inne ich tak zwane addytywne liczby kwantowe pod wpływem tego przekształcenia są przekształcane na przeciwne. Drugi typ takiej symetrii może to być tak zwana inwersja przestrzenna, której skutek jest mniej więcej taki jak odbicie w lustrze, a więc ręce lewe zamieniają się na ręce prawe, śruby prawoskrętne na lewoskrętne i tak dalej. I wreszcie tak zwana symetria T, czyli odwrócenie kierunku biegu czasu, polegające na tym, że wszystkie prędkości cząstek zmieniają swój kierunek, czyli tak jakbyśmy film puścili do tyłu. Okazuje się, że wśród znanych nam typów oddziaływań w przyrodzie tylko tak zwane słabe oddziaływania jądrowe te wymienione przeze mnie symetrie łamią. Słabe oddziaływania to są takie, które są na przykład odpowiedzialne za promieniotwórczość beta neutronu. Znane wszystkim z doświadczenia codziennego elektromagnetyczne czy grawitacyjne, o ile rozumiemy je na razie, są doskonale właśnie symetryczne. Skupiłbym się teraz na dwóch z tych przekształceń, o których przed chwilą mówiłem, na sprzężeniu ładunkowym i symetrii inwersji przestrzennej. Otóż okazało się już dość dawno, że odbicie lustrzane właśnie nie jest tym przekształceniem, które zachowuje, które nie zmienia układu oddziaływującego słabo. To jest już bardzo stary właściwie wynik, jak na współczesną naukę, bo z lat 50. pochodzący, kiedy stwierdzono, że w rozpadzie promieniotwórczym beta przekształcenie P nie jest tą dobrą symetrią przyrody, jest dość delikatnie, ale ponad wątpliwość wszelką łamane. I ten wynik jest już klasyczny, on trafił do podręczników, został uhonorowany Nagrodą Nobla, o nim mówić nie będę. Potem zbudowano pewną teorię oddziaływań słabych, która wydawało się ludziom, że powinna być niezmiennicza ze względu już nie na samo przekształcenie P, ale na kombinację C i P. Okazało się również, że to nie jest prawdą. Zostało wykonane w latach 60. piękne doświadczenie, zresztą też uhonorowane Noblem szereg lat później, które pokazało, że złożenie tych dwóch symetrii CP w sposób bardzo nieznaczny, ale łamane jest również. Idealnym układem do badania takich efektów są cząstki zwane kaonami neutralnymi albo mezonami K. Są to cząstki neutralne, które są zbudowane z kwarków D i S. Kwarki D to są kwarki tak zwane dolne, kwarki S, kwarki dziwne. Otóż liczby kwantowe tych cząstek są dobrze określone, niemniej te obiekty w przyrodzie nie istnieją. Jest to odbiciem faktu, że liczba kwantowa dziwność nie jest w tych oddziaływaniach słabych zachowana. Okazuje się, że te obiekty, które występują, to są ich pewne kombinacje. Są to tak zwane mezony długożyciowe KL i krótkożyciowe KS, które jednakże
nie mają określonej tej kombinowanej parzystości CP. Wiemy to stąd na przykład, że właśnie taki mezon KL, który ma, może rozpadać się do stanu o przeciwnej swojej parzystości, do układu złożonego z dwóch mezonów pi, choć dzieje się to bardzo rzadko. Jeśli więc będziemy próbowali zbudować nasze mezony KL i KS, te fizyczne cząstki w przyrodzie istniejące, ze stanów kwantowo-mechanicznych, które tę parzystość CP mają określoną, nazwiemy je K1 i K2, no to KS i KL muszą być jakimiś ich mieszankami. Ten poziom domieszki stanu o przeciwnej parzystości oznaczamy literką epsilon, to jest jakaś mała liczba, która pokazuje nam, że właśnie na przykład KS nie jest czystym stanem K1, tylko z pewną domieszką K2. Co mamy naprawdę na myśli, mówiąc o łamaniu CP? I tutaj dochodzimy do tego pytania, które w tej chwili właściwie fizyków nurtuje. Mianowicie, jaki jest naprawdę mechanizm tego zjawiska? Czy mianowicie te stany o określonych parzystościach K1 i K2 po prostu zmieniają swoją tożsamość z biegiem czasu, jakoś jeden mutuje w drugi i nawzajem, co sprawiałoby, że taki mezon KL, którego właśnie CP jest nieokreślone, może się rozpadać do stanu z dwoma mezonami pi, które mają określone CP dodatnie. Czy też jest zupełnie inaczej? Czy też jest tak, że one nie przemieniają się jeden w drugi, ale po prostu K2 o dobrze określonej parzystości CP rozpada się do stanu dwupionowego, czyli i stan początkowy, i stan końcowy mają parzystość CP dobrze określoną i przeciwną. I to jest pytanie, które nas będzie nurtowało. Warto może wspomnieć, że każdy z tych dwóch procesów opisuje się przy pomocy takich diagramów zwanych feynmanowskimi. Na przykład ten pierwszy proces polegający na wzajemnym mutowaniu kaonów opisuje się takim diagramem pudełkowym. Te kwarki, z których kaony są zbudowane, są tutaj pokazane niebieskimi liniami falowanymi, bozony oddziaływań słabych, które są nośnikami tych oddziaływań. I to jest diagram tak zwany pudełkowy, który odpowiada za ten pierwszy mechanizm łamania CP. Drugi natomiast jest zupełnie inny. Nie wdając się w szczegóły, jest to jedyny sposób, jaki jest możliwy, aby ten drugi proces zachodził. Tutaj poza oddziaływaniem poprzez bozon W jeszcze konieczne jest dołożenie jednego z oddziaływań między liniami kwarkowymi, które już może zachodzić poprzez wymianę czy to kwantu oddziaływań elektromagnetycznych gamma, czy gluonu, czy cząstki neutralnej Z. I teraz pytaniem, które stawia sobie już fizyk doświadczalny, jest, w jaki sposób można doświadczalnie stwierdzić istnienie każdego z tych efektów. No, łamanie CP przez mieszanie stanów zostało stwierdzone już dawno. Nie będę w takim razie może do tego wracał. Zajmijmy się łamaniem CP wprost. Otóż to, co tutaj jest napisane, to są stosunki tak zwanych amplitud, kwantowo-mechanicznych amplitud na rozpady. To jest zawsze stan początkowy, to jest stan końcowy. Jak widzimy, w stanie początkowym mogą być i te długo, i te krótkożyciowe mezony K, w stanie końcowym albo para neutralnych mezonów pi, albo naładowanych. Z tych dwóch wielkości możemy sobie zbudować wielkość już bezpośrednio dostępną pomiarowi, będącą po prostu podwójnym stosunkiem częstości rozpadu KL i KS na piony neutralne do odpowiedniego na piony naładowane. Przejdźmy może dalej. Ominę tutaj pewne techniczne przekształcenia, bo to byłoby zbyt może długie i zagmatwane. Chciałem powiedzieć tyle, że aby mogło zachodzić to łamanie parzystości kombinowanej wprost, musi zachodzić takie zjawisko kwantowo-mechanicznej interferencji stanów o przeciwnych izospinach. I wówczas budujemy pewną wielkość z tych właśnie amplitud, która jest kombinacją takich amplitud o różnych izospinach i parametryzujemy ją w sposób wygodny tymi dwoma liczbami, epsilon prim i epsilon. Podczas gdy epsilon jest miarą tego już mniej może interesującego w tej chwili mechanizmu łamania symetrii
przez mieszanie. Tak epsilon prim jest tym, co w tej chwili zajmuje nas najbardziej, a więc tego łamania wprost. No i po odpowiednich przekształceniach matematycznych ten podwójny stosunek częstości rozpadów wyrażamy poprzez właśnie te dwa parametry, które musimy zmierzyć.